Witam wszystkich, z tej strony Quaodron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak więc moi drodzy, jak sami widzicie już na początku tego odcinka, delikatny fail, ponieważ przyzwałem szkieleta zbyt blisko Gana, no i niestety Gan go zaczął ostrzeliwać z łuku, no i wszystko spaliło na panewce. Niestety mój arcy po prostu wymyślny plan został zniweczony. Ale dobrze, tutaj już Gan nie powinien mnie widzieć. No i właśnie, tym potworem jest, silnym potworem jest prychający smoczy zębacz. Naprawdę smocze zębaczy w Gothicu 12 Króla to są po prostu tak silne, że ja w ogóle nie mam słów. One mam, nie, na dwa strzały? No na pewno na dwa strzały. Proszę szkielet, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, no. Jak mocno mi zjechał szkieleta. O Boże, nie. Czekajcie, 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 czekajcie. Z tych stresów musiałem się napić herbatki. No, jeszcze może mi starczy na jakąś chwilę, jak będę oszczędzał herbatkę. Dobra. Nie wiem. Wydaje mi się, że... No, zamienić się smoczego zębacza nie chcę na razie, bo... Ten skill jest mi potrzebny na inną okazję. Ale wydaje mi się, że demon... Po prostu silny potwór z otchłani Beliara. Naprawdę silny potwór. Wydaje mi się, że powinien się rozprawić z takim smoczym zębaczem. No zobaczymy. No demonie, ciśnij. No traf go, demon, proszę, traf go, 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 traf. No, strzelił. O tak. Tum, 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 level up. No. Dobra, demonie, możesz odejść. Prający może zębacz. Pazury, kły. Dobra, zbieramy. No, demona chyba nie będę zaczepiał. Chyba jak on mi strzeli tylko raz, okej. Okay. Wystarczy po prostu najechać na takiego przyzwanego potworka, kliknąć lewym przyciskiem myszy i on automatycznie ginie. Ale no widzieliście. Naprawdę smoczy zębacz to potężna istota. Ale na szczęście demon jest jeszcze silniejszy, więc sobie poradził bez większych problemów. No troszkę szkoda tego zwoju, ale zadanie wykonane, wykonane. Czy tutaj można jakoś dojść, przejść? Nie, tu jest niewidzialna ściana. A szkoda, można by tam było ukryć jakieś fajne fanty. Które ja bym z miłą chęcią zebrał, prawda? Ale niestety nie. Tu ognista pokrzywka. No fajnie, no udało się zrobić zadanie, więc spoczko. Dobra. I Gan. Ta obrzydliwa bestia nie żyje. A więc znowu będę mógł normalnie polować. Proszę o te obiecane pieniądze. Spoczko. No czyli 100 sztuk, 30 sztuk złota i 100 punktów doświadczenia. Za potworka było 400, czyli w sumie 500 doświadczenia. Całkiem sporo. No, jest dobrze. A zapowiada się jeszcze lepiej. No i moi drodzy, wreszcie będziemy pomalutku już przekraczać przełęcz do Górniczej Doliny. Tutaj mamy owieczki. Tutaj widzę, już stoi na straży dwóch paladynów, którzy strzegą właśnie przejścia do Górniczej Doliny. Ach, moi drodzy, no, musimy się przygotować. Miejsce, ach, jakżeż klimatyczne. Tak mocno. Dobra, czy ty tutaj nie ma jakiejś miksturki albo czegoś? Nie, o, ale jest patelnia i bardzo fajnie, bo przy okazji podsmażę sobie troszkę mięska. Na szczęście tutaj smażenie w Gothicu to jest po prostu level expert. Naprawdę nigdzie nie widziałem takiego szybkiego smażenia mięsa w żadnym programie kulinarnym. Po prostu ma gdzie gestę, teraz by oko zbielało. Dobra. No. Ile ja mam tego mięsa? Bla. Gdzie to? No gdzie to mięsko? A jest, 22. No. No idziemy, moi drodzy. No. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Obawiam się, że daleko nie zajdziesz. Po drugiej stronie stacjonują orkowie. Jeśli istnieje droga prowadząca do Górniczej Doliny, odnajdę ją. W porządku, więc idź. Niech Inos cię prowadzi. No dzięki, dzięki. Przechodzimy. Dobrze, zamykamy drzwi. Kultura musi być. Nie no, lepiej zamknąć. Zawsze troszkę bezpieczniej. No i moi drodzy, teraz zaczyna się epicki klimacik, bardzo epicki. Do kolonii więziennej, och. Tak, tutaj był prowadzony bezimienny w
karnym konwoju. Właśnie tutaj ta epicka muzyczka. Właściwie można powiedzieć, że tutaj się mogło, od tego miejsca się mogło wszystko zacząć, odkąd po prostu przekroczył bezimienny te wrota. Chwilę przed akcją Gothica 1. Kurczę, za dużo piję tej herbaty teraz. Z tych emocji to wszystko. To tutaj się mogło wszystko zacząć. Naprawdę z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że tutaj bezimienny, no właściwie musiał iść tędy. Zanim trafił do Górniczej Doliny jeszcze, gdy istniała bariera. Oczywiście zachęcam wszystkich do oglądania mojej serii Zagrajmy w Gothic 1. Jeżeli ktoś tutaj jest teraz nowym widzem, albo niedawno mnie zasubskrybował, za to oczywiście dziękuję wszystkim subskrybentom. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze mojej serii Gothica 1, to po prostu zapraszam. Wydaje mi się, że ta seria fajnie wyszła, ale oczywiście to już zostawiam waszej ocenie. I z tego co pamiętam, tutaj było statko goblinów. Tak. Wow, jest ich trochę. Nie wiem, czy mądrze zrobiłem tak na YOLO wlatując na nie. Nie wiem, czy to była mądra decyzja, pewnie będę jej żałował. Dawaj, bez bi, bo już mam mało HP. No, może być słabo. Tak, oczywiście, Tak, to było bardzo mądre. Ale oczywiście ja się wybieram do Górniczej Doliny, gdzie roi się od orków, podobno. A nie mogę sobie poradzić z goblinami, tak więc... No, czeka mnie tam świetlana przyszłość po prostu. No. Dobra. Walniemy sobie jakiś pewnie eliksir. No, dobra, jeszcze. Dobrze, że sobie kupiłem trochę tych esencji. Z pewnością mi się przydadzą. I tak. Goblinek. Teraz taki banał. Dobra, ale za 3 goblinki 120 exp to zawsze coś, no to tyle co za topielca. Oczywiście gobliny te zwykłe no nie są zbyt wymagające. Gorzej jeżeli chodzi tam już o czarne gobliny. Albo goblinów wojowników, no to już całkiem jest hardcore. Dobra, ciała poznikały tamtych goblinów, ale to właściwie żadna strata, bo one nic wartościowego przy sobie nie mają. Dobra, złoty pierścień, o widzicie, miksturka, super. I tutaj widzę co? Skórzany mieszek, proszę bardzo. I kufer. Otworzyłem go za pierwszym razem, mistrz. No i tak moi drodzy, tutaj sobie przejdziemy tym kamiennym mostem górą. Gdybyśmy udali się teraz, gdy będziemy na wprost na tym moście, poczekajcie chwilę. O, tutaj. Gdybyśmy się udali tam, zeszli w dół i poszli w lewo, to tam po prostu... Nie mówię co tam jest, ale lepiej tam nie idźcie. Bo to nie ma sensu. Nie na tym etapie gry. Ło, młode wilki. Proszę, no proszę ja was. 4 wilków młodych. Co to dla mnie? Nie wiem, czy te młode wilki, a zwykłe wilki nie różnią się też przypadkiem rozmiarem. Nie wiem, mogę się mylić. Napiszcie mi, czy one się różnią rozmiarem. Wydaje mi się, że możliwe, że tak. Delikatnie, chociaż mogę się mylić. Dobra, kolejny młody wilk i hyc, i kolejny wilk. No, doświadczenie idzie do przodu. Non stop progres. Z odcinka na odcinek jest progres. No, chociaż bywały takie momenty, że gra stała w miejscu, na przykład na początku, gdy tam rozmawiałem tylko z obywatelami przez pierwsze kilka odcinków. Ale w sumie to, jakby nie patrzeć, też jest progres, bo rozmawiając tam z mieszkańcami, po prostu zdobywałem nowe zadania, które mogłem później wykonać za doświadczenie, tak więc no, jakby nie patrzeć, był progres. Ale dobra, bez zbędnego gadania, przekraczamy granicę. Tak, i tutaj automatycznie, przepraszam, że jest tak ciemno, ale automatycznie gra jest tak po prostu skryptowana, że za każdym razem, gdy pierwszy raz wejdziemy do Górniczej Doliny, to po prostu... no jakby to powiedzieć... No robi się noc po prostu, robi się tam ciemno i wszystko. No ja, moi drodzy, tutaj tak od razu nie polecę tutaj z linią fabularną. Ale o tym powiem wam za chwilkę. Póki co chcę tutaj zdobyć jedną rzecz. Mianowicie tak. Tutaj są tylko polne bestie.
Tak więc spokojnie. Tak, moi drodzy, jak tu jest klimatycznie. Tutaj się wszystko zaczynało. Tutaj Bezimienny zaczyna swoją przygodę. Ale prawdziwy klimat poczuje się dopiero, tak mi się wydaje, za dnia, bo jest więcej widać. I dopiero wtedy można zobaczyć, jak ta Górnicza Dolina się zmieniła. Ja pamiętam, gdy pierwszy raz grałem, to po prostu takie miałem wypieki na twarzy, że jest masakra. I gdzie jest ten itemek? Tutaj są stare jakieś kopalnie. O, jest runa, jest runa. Jest to pierwsza runa teleportacyjna. Mianowicie jest to runa teleportacji do przełęczy w Górniczej Dolinie, czyli ona teleportuje mniej więcej w to miejsce. Bezzy sobie łyknął, ja też. Dobra. Idziemy dalej. No i moi drodzy, tutaj też będą siedziały po prostu grube wiksy. Naprawdę będzie fajnie. Tutaj naprawdę linia fabularna jest świetnie poprowadzona, bardzo klimatycznie. Dynamicznie też zresztą. Lecimy. O, filmik. Tak, moi drodzy. Tak więc, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości co do istnienia smoków, to ten chyba filmik zdementował wszystkie wątpliwości. No, jak widzieliście na tym filmiku, smoki zaatakowały stary obóz. Tam jest krwiopijca, no fajnie. Smoki zaatakowały stary obóz, ogólnie Górniczą Dolinę. Czyli to, co nam mówił Xardas, jest absolutnie prawdą. Czyli jakby tutaj nie patrzeć... dobra, czekajcie, tutaj co jest? Grane? Nic. Okej. Okay. Jezusko! Jezus Maria! Zawał, jaki zawał? Co ten kropica mi zrobił z sercem? Jak mnie wystraszył! No i przez tego grzyba zgubiłem wątek. Aha, przypomniałem się. Jakby nie patrzeć, tutaj Xardas powiedział, że śniący przywołał te smoki, czyli... Śniący dalej ciągnie całą linię fabularną Gothica 2. Może nie tylko całą linię fabularną, ale jedną z jej główniejszych części. Czyli całkiem fajnie. Fajnie powiązanie, fajna sprawa w ogóle. Okej, okay, tutaj schodzimy w dół. Tutaj pamiętacie, było dwóch myśliwych. Tutaj też mam jakiegoś ziomka. Jest to Jergan, cześć. Czemu tu tak stoisz? Przychodzę z zamku. Przysłali mnie, żebym poszukał zaginionych i sprawdził teren. Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi pomóc dostać się do zamku? Pewnie, ale musisz coś dla mnie zrobić. Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z paladynem Orikiem. Powiedz mu, że jego brat poległ na przełęczy. Jak mogę dostać się do zamku? Po pierwsze, zapomnij o drodze na wprost. Jeśli jednak obejdziesz zamek dookoła, może będziesz mieć jakieś szanse na powrót. Trzymaj się z dala od ścieżek i skorzystaj z rzeki. Najlepiej będzie, jak popłyniesz kawałek w dół strumienia. Stamtąd powinno być łatwiej. Orkowie ustawili za zamkiem taran. W ten sposób możesz się dostać do środka. Podkradnij się do orków tak blisko jak zdołasz, a potem biegnij ile sił w nogach. Jeżeli jesteś dostatecznie szybki, to może ci się udać. Co powinienem wiedzieć o tej okolicy? Wracaj skąd przyszedłeś, jeśli ci życie miłe. Zielonoskórzy już od kilku tygodni oblegają zamek. A smoki gdzieś się ukrywają. Cała Górnicza Dolina aż roi się od orków.
niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. W porządku, tutaj Jergan troszkę nam naświetlił sytuację i naprawdę z tego, co mówił, no nie jest tutaj zbyt kolorowo, ale ja, jak już mówiłem, mam dla was niespodziankę. No, może nie tyle niespodziankę, taka sprawa, której wielu z was się zapewne nie spodziewa. Okej, zapisujemy sobie gierkę, teraz zrobimy taki motyw, że zamieniamy się w wilka. Cyk. Dobra. I biegniemy sobie w jedno miejsce. Mianowicie biegniemy sobie do pewnego myśliwego, który powie nam i pomoże nam właściwie w dostaniu pewnej zbroi, na której mi bardzo zależy. Na zbroi, która jest bardzo, bardzo mocna jak na ten etap w grze. I dopiero gdy otrzymam tą zbroję, gdy uda mi się znaleźć najpierw materiał na tą zbroję, później tą zbroję, dopiero tutaj wrócę. No jak wrócę, to też będą się działy grube akcje. Ja już mam wszystko przemyślane tak bardzo, bardzo do przodu. No jak sami widzicie, tutaj jest mnóstwo wokół starego obozu, dawnego starego obozu, mnóstwo orkowych namiotów, mnóstwo orków się tu kręci. Jak sami widzicie, oczywiście orkowie nie reagują na wilka w sposób agresywny, po prostu mnie olewają orkowie, tak więc spokojnie. Widzicie, ork wojownik. Kolejny ork wojownik. A ci z tymi mieczami w tych niebieskich zbrojach, właściwie w tych bordowych zbrojach, to orkowie elita. Orkowie naprawdę bardzo, bardzo silni. No, elita wśród orków. Ogólnie już ork wojownik jest bardzo silny, ale ork elita to jest po prostu masakra. Tutaj ork szaman. Ork szaman nie jest tyle może co silny, co bardziej irytujący, ponieważ on z daleka atakuje kulami ognia, które też dość mocno ranią nas, więc to trzeba mieć na względzie. Tutaj oczywiście mnóstwo zębaczy. Zębacze, jak zapewne pamiętacie z poprzednich odcinków, już są na mnie straszne. Tutaj w ogóle widzimy części orkowej właściwie palisady, o której też będzie powiedziane, ale to dopiero później. Okej. No i wilgen sobie tutaj radośnie skacze. Ta przemiana też ma to dobre do siebie, że wilg jest naprawdę szybkim zwierzęciem, dzięki czemu do tego myśliwego szybciej się udamy. Oczywiście przed rozmową z tym myśliwym zamienimy się z powrotem w ludzką postać. No ponieważ gdyby zobaczył myśliwy wilka, to oczywiście zabiłby nas. A automatycznie zamieniając się w postać danego zwierzęcia, otrzymujemy też jego atrybuty, czyli siłę, zręczność, punkty życia. Level zostaje swój. Ale tam punkty życia i takie tam reszta sprawy zostaje. Okej, ja tu się już odmienię w bezimiennego. Zapiszę gierkę oczywiście. Okej. No i tutaj widzimy, przy ognisku siedzi sobie Gestat. Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem, wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Okej. Potrafisz oprawiać smoki? Kiedyś, kiedy nabierzesz doświadczenia, może nawet nauczę cię tej sztuki. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? I tak mam chwilowo dosyć wrażeń. Okej, moi drodzy, osiągnęliśmy już pomału do końca, tak będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 od Skruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i... Naucz mnie sprawiać zwierzęta.
Co chcesz wiedzieć?